Grzegorz Pasiut, kapitan zespołu, oraz Marcin Kolusz na środku lodowiska, żeby rozpocząć ten mecz. I tak się właśnie dzieje. Pierwszy krążek pada łupem Katowic. Gwizdka sędziego, nie ma uwolnienia. Trwa walka o krążek. Wajda, Wajda, strzał! Oj, teraz było blisko na swoją korzyść, ale to 20 sekund przed końcem. Uwaga i krążek w bramce. Oj, teraz błąd odrobnego. Cieszą się katowiczanie. Mamy pierwszego gola, zdaje się. Przecież oni tutaj stawiali swoje pierwsze hokejowe kroki właśnie na tej hali. Hokejowy zamek i troszkę miejsca, strzał odrobny, nie był zasłonięty. Jest hokejowy zamek, Pasiut do Kolusza, Kolusz na niebieskiej, Kolusz ma trochę miejsca, strzał, podskakuje krążek i gol! Mamy gola numer 2 dla GKS-u. Pod bandą atakowany tam Kolusz, wmieszał się w to wszystko Szwec, strzał! Nie było. Oskar Jaśkiewicz, ale jak na razie nowotarżanie. Strzał Szweca, broni gdzie ciągle to Szwed w posiadaniu krążka. No i teraz ofensywną będzie próbował wjechać, założyć hokejowy zamek, ale Szwec postanowi. I teraz spróbował Nattinena. Ożywiły się trybuny. Jęczyk, Jęczyk na drugą stronę do Willika, Willik nie ma gola. Jeszcze tutaj Katowice w posiadaniu krążka. Uwaga, strzał odrobny dołożył. Uwaga, Pasiut, co zrobi Pasiut? Pasiut, strzał! I gdzie jest guma? A i teraz pocelował tam Grzegorz Pa. Jeszcze nowo tarżanie, ale syrena właśnie teraz oznajmiła koniec tercji. Trenera Barskiego kilka męskich, ostrych słów w szatni. Nowotarskiego zawodnika. Podhale przeniosło teraz ciężar gry pod bramkę Katownika. A więc minuta. Żańskiego jest Sid. Teraz Sid. Sid strzał i jednak sekund do zakończenia kary Petersona. Popatrzmy, strzał. Odrobny, zamieszanie, gol! Jest gol numer 3. Odrobny odbił. W liczebnej przewadze, jeżeli chodzi o Katowice. Tymczasem Neupauer miał znakomitą. Odrobny strzał, nie zamroził tego krążka. Odrobny, leży tam odrobny, oj. Bronną za sprawą Słowakiewicza, ale szybko odzyskana guma przez Pasiuta. Pasiut strzał. Niebieską linię Sulka. Właśnie do niego zagrywan. Na guma, uwaga, Sulka, zagranie przed bramkę. No, gdyby to mocnym strzałem. Niejednokrotnie pokazywał to w tym sezonie, zdobywając bramki. No i co? Znowu tam jakieś nie reaguje. No i w odpowiedzi kontra 3-1. Popatrzmy, strzał odrobny, gdzie jest guma? Przemysław odmana w tercji obronnej przez Valentino. Valentino atakowany przez Tomasika. Valentino ma trochę miejsca. Na kija rywala w odpowiedzi katowiczanie. Strzał. Guma trafia do Petersona. Sona i uwaga, Chalupka! Sam na sam ma trochę miejsca, Chalupka! Gol! Przepiękna akcja Chalupki, wyszedł sam! No, ożywiły się od razu trybuny. Popatrzmy, teraz Dziubiński, poprzeczka! Oj, mogło być 3-3. Blisko całej sytuacji sędzia Jaśkiewicz. Strzał jeszcze ten torlotu, ale nic z tego już nie będzie. Teraz końcowa syrena trenera Barskiego na tego typu rozwiązanie. Trzecią tercję górale, no ale to ciągle oni teraz goszczą w tercji obrony. Uwaga, strzał, gdzie jest krążek? Oj, teraz! I uwikłał się w walkę o gumę z Wajdą, gdzie jest krążek? A i teraz tam jakieś zajście, leży Petrze. I będzie kara. Wajda, strzał, ponad bramką. Czy nowotarżenie przeprowadzą kontrę? Strzał, teraz Ludhale, Chalupka do Petersona, Peterson do Wsoła, Wsoł, strzał, i teraz chyba tam dobrze tam przeprowadzona zmiana przez Katowiczan, tymczasem odrobny, gdzie jest krążek, próbuje robić kilkanaście sekund, chociażby teraz, uwaga, Wsoł, Wsoł, pocelował teraz Wsoł, oj, pomyśl. Krążek trafia do Szweca, strzał, dobitka i co, nie ma gola, oj, teraz regulaminową 30-sekundową przerwę w grze.
To było podanie, Peterson pokazuje się, strzał, teraz piekielna bomba i co będzie dobitka, gdzie jest krążek, zamieszanie, że on rozstrzygnie ten mecz. Strzał, gdzie jest krążek, dobitka. Oj, teraz posypią się chyba kary, iskrzy, no nie wątpię. Kapitan weźmie sprawy w swoje ręce, no nie, ambicja Szarotek nie wystarczyła. W stosunku 2-3 mecz, myślę, mógł się podobać. Goście z Górnego Śląska zapisują 3 punkty w ligowej tabeli.